Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zegarami sterującymi programowalnymi oraz zegarami astronomicznymi. Zapraszam! Zegary astronomiczne oraz zegary sterujące programowalne służą do automatycznego załączania obwodów oświetleniowych domów, ogrodów, reklam, a także urządzeń elektrycznych, np. sterowania roletami zewnętrznymi. Omówię ich przeznaczenie i zasadę działania na podstawie trzech wybranych modeli produkowanych przez firmę FNF w Pawianicach tuż obok Łodzi. Pierwszym z nich jest zegar sterujący programowalny jednokanałowy o oznaczeniu PCZ521.3. Służy on do sterowania czasowego urządzeń w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. Oznacza to, że załącza i wyłącza urządzenie lub obwód elektryczny w zaprogramowanych godzinach i cyklach dobowym, tygodniowym, dni roboczych, czyli od poniedziałku do piątku lub weekendowym. Warto zwrócić uwagę na to, że urządzenie posiada aż 500 komórek pamięci, czyli innymi słowy pamięć indywidualnych wpisów pozwalające na zaprogramowanie 250 par rozkazów włącz-wyłącz. Kolejne urządzenie to zegar astronomiczny o oznaczeniu PCZ524.3, który służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. Zegar astronomiczny, korzystając z informacji o aktualnej dacie, współrzędnych geograficznych miejsca zainstalowania, samoczynnie wyznacza dobowe, programowe punkty załączenia i wyłączenia oświetlenia. Dokładny czas załączenia i wyłączenia ustalany jest na podstawie obliczenia położenia Słońca względem horyzontu. Program pozwala na wybranie jednej z czterech opcji sterowania. Moment włączenia i wyłączenia światła jest ustawiany niezależnie. Pierwszy z nich to astronomiczny zachód i wschód Słońca, drugi to zmierzch, świt cywilny, trzeci korekcja, czyli indywidualna korekcja programowych punktów załączenia i wyłączenia przez użytkownika, kątowa lub czasowa, i czwarty time, ustawienie sztywnej godziny załączenia lub wyłączenia niezależnej od cyklu wschodów i zachodów. Dodatkowo, pomiędzy programowymi punktami załączenia i wyłączenia istnieje możliwość zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych. Zegar astronomiczny PCZ525.3+ służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych zgodnie z dobowymi, astronomicznymi porami wschodu lub zachodu Słońca obliczanymi automatycznie na podstawie aktualnej daty i wprowadzonej lokalizacji sterownika. Możliwe jest również wprowadzenie stałej pory załączenia-wyłączenia oraz zdefiniowanie przerwy nocnej, w czasie której oświetlenie będzie wyłączone, gdy nie będzie ono już potrzebne. Po podłączeniu zewnętrznego czujnika jasności, sonda plus, zegar pozwala na korygowanie w zaprogramowany sposób momentu załączenia-wyłączenia na podstawie rzeczywistych warunków oświetlenia, np. pochmurny dzień włączenie światła może nastąpić wcześniej. Wszystkie trzy omówione zegary, jak podaje producent, mają możliwość zasilania napięciem w zakresie od 24 do 264 V AC/DC. Na wejściu do dyspozycji mamy jeden separowany styk NONC o obciążalności do 16 A. W przypadku, gdybyśmy chcieli podłączyć odbiory o większych mocach, należałoby do tego celu wykorzystać stycznik. Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia waha się w zakresie od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza, a sam ich montaż odbywa się przy wykorzystaniu szyny TH35, a stopień ochrony zegarów to IP20. Zasilanie zegara podłączamy do zacisków 3 i 4. W przypadku napięcia przemiennego nie ma znaczenia, z której strony będzie L, a z której N. Jednak według wskazań producenta przewód fazowy podłączamy do zacisku numer 4, natomiast przewód neutralny do zacisku numer 3. Na wejście styku sterującego zacisk numer 1 podłączamy fazę L, a dalej przez styk normalnie otwarty zacisk numer 5 podłączamy przewód do odbiornika. Zasilanie zegara podłączamy do styków 2 i 3, przewód fazowy do zacisku numer 2, a przewód neutralny do zacisku numer 3. Na wejście styku sterującego zacisk 1 podłączamy przewód fazowy, natomiast do wyjścia NO zacisk numer 6 odbiornik.
Dla tego konkretnego modelu zegara istnieje możliwość podłączenia do dodatkowych urządzeń zewnętrznych. Czujnik jasności, sonda plus do zacisków 7 i 8 oraz przycisk zewnętrzny umożliwiający tymczasowe przerwanie wykonywania programu i ręczne sterowanie odbiornikiem do zacisku numer 4, chociaż w moim przypadku jest to modułowy przycisk, który służy tutaj właśnie do tego celu. PCZ Konfigurator jest to bezpłatna aplikacja przygotowana przez producenta, przeznaczona dla tabletów i smartfonów, dzięki której wygodnie, szybko i łatwo będziecie mogli skonfigurować zegar. Aplikację do pobrania bezpłatnie znajdziecie na Google Play, jednak musicie pamiętać, aby Wasz telefon był wyposażony w moduł NFC oraz wersja systemu Android była równa lub wyższa od 4.4. Ze względu na ograniczenia techniczne, aplikacja nie jest wspierana przez system iOS, czyli nie skorzystacie z niej na iPhone'ie. Pokażę Wam teraz kilka możliwości, jakie daje nam aplikacja. Po włączeniu aplikacji przechodzimy do nowej konfiguracji. W moim przypadku będzie to PCZ524. Zatwierdzamy. Lokalizacja jest ustalana już bezpośrednio za pomocą GPS-u. Przejdźmy do konfiguracji. Pora załączenia, niech będzie to zachód słońca, natomiast pora wyłączenia to wschód słońca. Konfigurację możemy zapisać do pliku. Nadajemy jej nazwę i klikamy zapisz. Zapis do pliku zakończony sukcesem. Powrót. Aplikacja umożliwia nam również otwarcie zapisanej wcześniej konfiguracji, również offline, gdzie możemy ją edytować. Pora wyłączenia, niech to będzie tym razem brzask. Ponownie klikamy powrót. Konfiguracja jest już zapisana. Aplikacja umożliwia nam również otwartą, przygotowaną wcześniej konfigurację udostępnić, na przykład za pomocą maila czy technologii Bluetooth. Aplikacja PCZ Konfigurator umożliwia nam w łatwy sposób identyfikację urządzenia i odczyt jej konfiguracji. Wystarczy, że przyłożymy telefon i dzięki funkcji NFC automatycznie aplikacja się otworzy i będziemy mieli dostęp już do konfiguracji oraz zidentyfikowany zegar 524. Wszystko się zgadza. Sprawdźmy, jak jest zaprogramowany. Lokalizacja się zgadza, pora załączenia zachód słońca, pora wyłączenia wschód słońca, ale przejdźmy do wcześniej przez nas przygotowanej konfiguracji, jeszcze bez dostępu do zegara. Klikamy otwórz konfigurację, 524, wybieramy konfigurację przygotowaną przez nas i klikamy zapisz do PCZ. Ponownie zbliżamy telefon, zapis na urządzenie zakończony sukcesem, wszystko się udało. Możemy sprawdzić ponownie, wczytując nową konfigurację, czy nasze dane zostały faktycznie wgrane. Trwa odczyt z urządzenia. Wejdźmy w edycję. Tak, pora wyłączenia. Teraz jest to brzask. Na stronie internetowej producenta, link w opisie, znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz schematy programowania każdego z omawianych w filmie zegarów. Na dziś to wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej!